Halleluja, cudowny jest nasz Pan. Amen, halleluja. Słyszymy się? Czy słyszycie mnie? Halleluja. Wiecie, na sam początek, kiedy jeszcze będziemy słuchać Słowa Bożego, miałem taki obraz, kiedy uwielbialiśmy Pana. Właśnie uciekła Ania, nie wiem, gdzie ona jest. Ania, która prowadzi uwielbienie. Widziałem, kiedy Ania przyszła uwielbiać Pana w wielkiej sali. I Pan Jezus przyszedł z krzesłem na to zgromadzenie. Słuchajcie mnie uważnie. Widziałem taki obraz. Przyszedł z krzesłem, siadł sobie przed samą nią. Jest Ania. Ania, bo to do ciebie. Możesz wygodnie usiąść. Kiedy żeśmy uwielbiali Pana, widziałem taki obraz i chcę to powiedzieć do zachęty, do nas wszystkich, do zachęty. Widziałem ciebie, jak szłaś, na początku myślałem, że to jest Lila, ale to byłaś ty. Szłaś, zaczęłaś uwielbiać Pana i Pan Jezus przyszedł na to zgromadzenie z krzesłem w rękach. Usiadł sobie przed tobą, postawił krzesło i siedział i patrzył się, jak ty uwielbiasz i rozkoszował się tym. I widziałem, jak był bardzo, bardzo zachwycony obecnością. Jak był bardzo zachwycony obecnością. I potem widziałem, jak wszyscy aniołowie i wszyscy, którzy byli tam w niebie, przyszli dookoła i obtoczyli ciebie i tych, którzy tam byli, obtoczyli i oglądali i przypatrywali się i byli pełni zachwytu i zachwycenia, jak widzieli, jak uwielbiamy, zaśpiewam ci miłości pieśń. Amen. Halleluja. Bóg rozkoszuje się, kiedy dzieci Boże uwielbiają Jego imię. Amen. Jest to prawda? To jest cudowny moment. Halleluja. Panie Jezu, dziękujemy Tobie za to zgromadzenie. Dziękujemy Tobie za ten czas. Duchu Święty, dziękujemy Ci, że jesteś na tym miejscu. Dziękujemy Ci, że Ty działasz w naszych sercach. Nawet kiedy nam się wydaje i nasze emocje nam mówią, że jaki taki dzisiaj pusty dzień, to Ty działasz, halleluja, ja Ci za to dziękuję. Dziękuję Ci, że kiedy nasze emocje są bardzo wesołe, radosne, to wtedy możemy bardziej bliżej, Panie, wiedzieć, ale to jest tak samo, Panie. Ty tak samo działasz wtedy i jesteś tak samo blisko, jak i wtedy, kiedy nam się wydaje, że jesteś dalej. Ty zawsze jesteś blisko, halleluja. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś na tym miejscu i że teraz przez Słowo Twoje, które chcemy razem czytać, że Ty będziesz mówił do nas, do mnie, do nas, niech Twoje imię będzie wywyższone. Duchu Święty, proszę Ciebie o namaszczenie dla tego zgromadzenia, namaszczenie dla Twojej obecności, namaszczenie dla Twojego Słowa, aby ono narastało, aby ono nie malało, ale by narastało, kiedy będziemy kończyć, kiedy będziemy wychodzić z tego miejsca, abyśmy byli ubogaceni, ubłogosławieni i odmienieni w imieniu Jezusa Chrystusa. O to Cię proszę. Amen. Halleluja. Kochani, dziękujemy naszemu Bogu, że możemy być, zgromadzać się. To jest cudowna chwila, cudowny czas. Muszę się jeszcze popatrzeć, trochę nacieszyć waszym uśmiechem. Halleluja. Tak, zgadza się. Dzieci Boże, święte dzieci Boże, doskonale oczyszczone krwią Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, Ania przeczytała na początku takie słowo: zaufaj Panu całym swoim sercem. Pan nas uczy, abyśmy ufali Mu całym naszym sercem. Amen. Czy widzicie ten czas, kiedy teraz, kiedy Bóg uczy nas, abyśmy nie polegali na własnym zrozumieniu, nie polegali na mądrości ludzkiej, ani na sile, ale zaufali Mu całkowicie. Co to znaczy? Całkowicie polegać na Nim. Kiedy On mówi, że idziesz koło murów i te mury pękną i masz chodzić koło tego muru, to zaufaj Mu, że tak się stanie i nie rozmyślaj w swoich myślach, jak to się stanie. Nie próbuj wbijać majzla ani żadnych innych rzeczy. Nie próbuj patrzeć, przypatrywać, a możesz patrzeć, ale nie załamuj się, kiedy widzisz, że te mury ciągle stoją, ale zaufaj, że to On dał obietnicę i On jej dopełni. Amen. I to słowo mówi bardzo, bardzo głęboko. Ania przypomniała to, kiedy przeczytałaś to słowo, to przypomniało się mi, kiedy Bóg pewnego wieczoru przemówił tym słowem do mnie. Bardzo wyraźnie przemówił do mnie i mówi tak: zaufaj mi całym swoim sercem. Całym sobą, całym swoim sercem. Wiecie, wszyscy ludzie, nawet lekarze, doktorzy, psycholodzy, wszyscy uczeni ludzie, profesorowie nie mają wątpliwości, że gdzieś w człowieku, gdzieś tak wewnątrz znajduje się centrum jego istnienia, centrum, i nazywają to w Słowo Boże, to nazywa sercem, często nazywa się to wnętrzem człowieka, jest to centrum naszego człowieka. I Bóg mówi właśnie tym centrum, całym sobą, tym sercem, to co jest żywe, co nigdy nie umrze, co zawsze będzie wieczne, zaufaj mi całym swoim sercem, całą swoją myślą, swoim emocjami, wszystkim zaufaj mi. Amen? Bóg nas zachęca do tego. I kiedy wtedy Duch Święty przemówił tym słowem do mnie z przypowieści, zaufaj mi całym swoim sercem i nie polegaj na swoim rozumie. I tam jest takie bardzo, bardzo ciekawe słowo. Uważajcie dokładnie. W naszym tłumaczeniu jest powiedziane, jak tam jest? Zaufaj mu całym sercem, nie polegaj na własnym rozumie.
a On prostować będzie twoje ścieżki. Tak, ale tam jest jeszcze jedno zdanie powiedziane i chciałbym to zdanie powiedzieć tak, jak jest w oryginale. Między tym On będzie prostować twoje ścieżki. Jeżeli możecie, otwórzcie przypowieści Salomona. Zaufaj Bogu całym swoim sercem i nie polegaj na własnym rozumie. Ja powiem, jak jest w oryginale. Poznawaj Go na każdej swojej drodze. Poznawaj Go na każdej swojej drodze. Słyszycie to? Tam jest powiedziane, poznawaj Go na każdej swojej drodze, a On prostować będzie twoje ścieżki. I wtedy, kiedy Bóg do mnie przemówił tym słowem, nie wiem, jak to się stało, ale gdzieś tam szybko sobie wygooglowałem, sprawdziłem i potem potwierdziło się to jeszcze w konkordancji, że jest to prawda, że tak jest oryginalnie napisane, a poznawaj Go na każdej swojej drodze. Co to znaczy? Poznawać Go na każdej swojej drodze, czyli jeżeli masz drogę życia osobistego, poznawaj Go na tej drodze. Jeżeli masz drogę życia w małżeństwie, to poznawaj Go na drodze w życiu małżeńskim. Jeżeli Słowo Boże mówi, poznawaj Go na drodze w biznesie, to poznawaj Go i na tej drodze. Amen? A teraz wam powiem, co to znaczy poznawaj Go. Słowo poznawaj Go użyte jest w Biblii, w Księdze Rodzaju, na samym początku. To samo słowo jest użyte, kiedy jest napisane, że Adam poznał Ewę, a ona poczęła i urodziła. To samo słowo jest użyte tutaj. Poznawaj Go na każdej swojej drodze. Wiecie, to zmieniło moje życie, moje myślenie. I wtedy zrozumiałem, że Boga poznawać to nie tylko przeczytać, aha, już wiem, teraz wiem, jaki jesteś. Ale poznawać Go to tak dogłębnie, tak wręcz intymnie, tak blisko, poznawać Go na każdej swojej drodze, żebyś był pewien, przekonany, wiedział dokładnie to, co On myśli, to, co On mówi, to, co On wyobraża sobie o tej sytuacji. Amen? Nie to, co ja sobie myślę, ale dokładnie tak Go poznać na każdej swojej drodze. Halleluja. A wtedy On wyprostuje twoje ścieżki. I zrozumiałem, że to nie ja mam prostować swoje ścieżki. Próbowałem, nie udaje się. I chcę wam powiedzieć, że jeżeli chcecie prostować swoje ścieżki, możecie spróbować, ale nie polecam. On, kiedy wyprostuje ścieżki, to będzie wyprostowane. Amen. Halleluja. To tak a propos tego słowa, bo bardzo mocno dotknęło mnie dzisiaj, kiedyśmy uwielbiali Pana. Zaufaj Panu całym sercem. Całym sercem. Potrzebujemy tego na każdy dzień. Kiedy będziemy teraz czytać Słowo Boże, będziemy czytać Bożą wolę, musimy zaufać Panu. Musimy zaufać, że tak jak Boże Słowo mówi, tak jest. Amen. Ja chcę czytać z pierwszego listu do Koryntian, 12 rozdział. Tak mnie ostatnio tchnęło, że czytam dłuższe odcinki Słowa Bożego. Wiecie, a to dzięki temu urządzeniu jest fajne, wspaniałe, piękne, niesamowite. Słuchajcie, to zmienia rzeczywistość. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział. Mamy otwarte? Macie swoje Biblię? Czytajmy. Ja bym chciał przeczytać cały rozdział. Jeśli chodzi o dary duchowe, nie chcę, bracia i siostry, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, że gdy byliście poganami, zwodzono was za każdym razem, gdy was wprowadzano przed nieme bożyszcza. Dlatego oświadczam wam, że nikt, kto przemawia w Duchu Bożym, nie powie Jezu bądź przeklęty. I nikt nie jest w stanie wyznać, że Jezus jest Panem, jak tylko w Duchu Świętym. Dary łaski są różne, ale Duch ten sam. Różne są dziedziny służby, ale Pan ten sam. Różne są też formy działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. W każdym zaś dla wspólnej korzyści w jakiś sposób przejawia się Duch. Jeden za Jego pośrednictwem otrzymuje słowo mądrości, drugi w podobny sposób otrzymuje słowo poznania. Jednemu Duch daje wiarę, drugiemu ten sam Duch udziela darów uzdrowień. Przez jednego przejawia się moc, przez drugiego proroctwo. Jeden potrafi rozpoznawać duchy, drugi mówić różnego rodzaju językami. Kto inny z kolei potrafi je wyłożyć. Wszystko to sprawia jeden i ten sam Duch, darząc każdą osobę tak, jak chce. Rzecz ma się tak, jak z ciałem. Jest jedno, lecz członków ma wiele. Wszystkie jego członki, mimo że ich jest wiele, stanowią jedno ciało. Podobnie z Chrystusem. Otóż w jednym duchu my wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Żydzi, Grecy, niewolnicy i wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. A ciało to nie jeden członek, lecz wiele. Gdyby stopa stwierdziła, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy można by się z tym zgodzić? Lub gdyby ucho oświadczyło, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy rzeczywiście miałoby rację? Jeśli całe ciało byłoby okiem, gdzie byłby słuch? Jeśli słuchem, gdzie byłby węch? Tymczasem Bóg tak zresztą chciał,
zbudował, tak jak zresztą chciał, zbudował ciało z różnych członków. Gdyby wszystkie członki były identyczne, trudno byłoby mówić o ciele. A zatem członków jest wiele, ale ciało jedno. I nie może oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie. Podobnie głowa stopą, obejdę się bez was. Da się nawet zauważyć, że te członki ciała, które wydają się słabe, słabsze, są o wiele potrzebniejsze. Te, które uważamy za drugorzędne, otaczamy większą troską. O przyzwoitość intymnych dbamy bardziej, podczas gdy członki bardziej widoczne takiej troski nie wymagają. Lecz Bóg tak właśnie złożył ciało, że po mniejszemu dał większe znaczenie. Aby w ciele nie zabrakło harmonii i aby wszystkie członki w równym stopniu się o siebie troszczyły. Stąd jeśli cierpi jeden członek, cierpią z nim wszystkie. Jeśli doznaje chwały jeden członek, cieszą się z nim wszystkie. W tym właśnie sensie wy wszyscy jesteście ciałem Chrystusa, a każdy z osobna członkami. Bóg tak umieścił je w Kościele. Najpierw apostołów, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli, następnie przejawy mocy, dalej dary uzdrowienia, niesienia pomocy, zarządzania, różnego rodzaju języki. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy przez wszystkich przejawia się moc? Czy wszyscy mają dary uzdrowień? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Oczywiście gorąco pragnijcie większych darów łaski, a ja wam nawet wskażę drogę najwspanialszą. Halleluja. Wiecie, taki dłuższy kawałek Słowa Bożego, ale jakże bardzo, bardzo obrazowy, jakże bardzo ważny jest na dzisiejsze czasy. Otóż ja wierzę w to, że Bóg przygotowuje ciało Jezusa Chrystusa, tak jak słyszeliśmy w niedzielę. Jezus Chrystus przygotowuje, Bóg, Duch Święty przygotowuje, o właśnie, dobre słowo, Duch Święty przygotowuje oblubienicę, przygotowuje na chwalebne pochwycenie. I to jest ciało Chrystusa. To nie jest byle co, ale to jest ciało Chrystusa. Słuchajcie, nie ma oddzielności między głową a ciałem. Jest całość, to jest ciało Chrystusa. On jest głową, on wydaje polecenia. On nie sugeruje, żeby ciało coś mogło zrobić. On wydaje polecenia i ciało słucha i wykonuje te polecenia. Amen? Zgadza się? I Bóg przygotowuje, Duch Święty przygotowuje oblubienicę. Jest całe ciało Jezusa Chrystusa na przyjście, na Jego chwalebne przyjście. I wiecie, wielką radość napełniło moje serce, kiedy słuchałem w niedzielę słowa, kiedy słuchałem ostatnich kazań, przesłuchałem sobie kilka ostatnich kazań, wtorkowe, niedzielne, że Duch Święty wprowadza nas, zachęca nas, a wręcz nakazuje nam, abyśmy zrozumieli, kim jesteśmy w Chrystusie. Amen? Kim jesteśmy w Chrystusie, że ciało Chrystusa to nie jest byle co. Mówiąc o ciele Chrystusa, jakoś tak mówisz o Chrystusie. Mówiąc o bracie i o siostrze, mówimy o Chrystusie. Amen? Tutaj Słowo Boże bardzo wyraźnie nam wskazuje, że Chrystus tak bardzo ceni swoje ciało. To jest Jego ciało. To jest ciało Chrystusa. On przyobrazował, że to jest właśnie Kościół. To jest Kościół Jezusa Chrystusa. Ciało Chrystusa. To jest niesamowite, że tak bardzo wielką wagę przywiązuje Bóg, przywiązuje Jezus Chrystus, przywiązuje Duch Święty do Kościoła, do wierzących ludzi, do ciebie i do mnie. Co to jest ciało Chrystusa? Co to jest Kościół? Co są dzieci Boże? To są ludzie, którzy wyznali swoje grzechy, a Jezus Chrystus im przebaczył. Każdy, kto przychodzi, aby wyznać swoje grzechy do Jezusa, temu Bóg przebacza i jest Jego dzieckiem, jest częścią ciała Chrystusa. Amen. Dlatego kiedy przyjąłeś Jezusa Chrystusa, kiedy Go poznałeś, kiedy zaprosiłeś Go do swojego serca, a On przebaczył twoje grzechy, jesteś częścią ciała Chrystusa. I nie jesteś byle kim, nie jesteś gdzieś z boku, ale Słowo Boże w Efezjan mówi bardzo wyraźnie, że nie jesteśmy obcymi ani przybyszami, ale jesteśmy współobywatelami kogo? Świętych. Współobywatelami świętych. Jesteśmy obywatelami nieba tak dokładnie. Amen. Jak słyszeliśmy, ambasadorami Królestwa Bożego. Jesteśmy obywatelami nieba. Jesteśmy tutaj na ziemi w ciele. Amen. Zgadza się. Ale należymy tam. Jesteśmy tam obywatelami. Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, że nie jesteśmy obcymi, ale jesteśmy domownikami Boga. Halleluja. I tak wiecie, jak w tym widzeniu widziałem, przychodzisz, a Pan Jezus przychodzi, jesteś w Jego domu. Amen. Jesteś domownikiem Boga. Chcę, żebyśmy to zobaczyli oczyma wiary, abyśmy to zobaczyli oczyma Boga, dlatego że Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie i popatrzcie, co na początku żeśmy mówili, zaufać Panu całym sercem i nie rozmyślać po swojemu. Kiedy Boże Słowo mówi, że tam jestem umieszczony w ciele Chrystusa, że jestem cenny, oczyszczony, że jestem doskonały, bo takim jest Kościół, amen,
to chcę to przyjąć i chcę tak wyznawać. Amen? Halleluja. Chcę, żebyśmy to zaakceptowali. Bo popatrzcie się, co jest z naszym życiem, jeżeli my nie zgodzimy się z Bożą wolą? Co się dzieje w naszym życiu, kiedy my mówimy o sobie jako o byle kim? Jako mówię o sobie, a ja taki grzesznik jestem. A jestem taki niedoskonały. Ja to ciągle, jestem jeszcze ciągle taki, wiecie, jakiś tam. To naprawdę przynosi smutek Bogu. Jest tak? Bóg bardzo się cieszy, jak widzieliśmy w tym obrazie. Bóg się cieszy, On przyniósł swoje krzesło, Jezus Chrystus przyniósł swoje krzesło i usiadł, aby być w obecności swoich dzieci. Tak bardzo je ceni, tak bardzo je ceni. Amen? Kiedy ty się modlisz, kiedy ty chodzisz do pracy, kiedy ty jesteś w kuchni, kiedy wykonujesz zwykłe czynności, Bóg cieszy się twoją obecnością. Uwielbiaj Go. Amen? Halleluja. Dlatego, że jesteś częścią ciała Chrystusa. I jak to słowo tutaj czytaliśmy, ono jest bardzo obszerne, ale wiecie, jak bardzo mocno jest spojone. Ja kiedy przeczytałem kilka razy to słowo, zastanawiałem się nad nim, powiedziałem, Boże, jaka głębia jest, jaka niesamowita głębia jest. Jak Ty mówisz do Kościoła, do nas, jak bardzo kształtujesz i chcesz, abyśmy to zrozumieli, wprowadzili w życie. Wzięli te prawdy, które mówią Boże Słowo o nas, zastosowali je w życiu, wymienili je na rzeczy, które żeśmy do tej pory może mieli w naszym życiu. Co to znaczy? Jeżeli myślałeś o sobie, że jesteś takim sobie gdzieś tam, to weź to, wyrzuć i w to miejsce wstaw Słowo Boże. I powiedz, jestem częścią Kościoła, jestem ciałem Chrystusa, jestem dzieckiem Bożym, obmytym, oczyszczonym krwią Jezusa Chrystusa. Halleluja. Bo tylko z takiej pozycji możemy przejść dalej, kiedy Bóg mówi o tym, że powołuje. Bóg powołuje ludzi. On powołuje ludzi dalej. Wiecie, tak kiedy czytałem kiedyś Słowo Boże i czytałem list do Koryntian, wiele razy go przeczytałem. I kiedy czytałem list do Koryntian, zawsze w tym miejscu, kiedy przychodziło na to miejsce, to sobie myślałem o ludziach, którzy są gdzieś tam. Kiedy jest mowa o apostołach, o prorokach, o nauczycielach, kiedy mówi Słowo Boże o ludziach, którzy mi w moim mniemaniu wydają się więksi, którzy wydają się w większym stopniu ode mnie, zawsze myślałem o innej półce. Czytałem i myślałem o ludziach, którzy tam gdzieś są. Ale słuchajcie, Boże Słowo zmienia nasze myślenie, bo to właśnie Ty, kiedy zrozumiesz, kim jesteś w Chrystusie, ciało Chrystusa, to właśnie wstępujesz w takie miejsce. Amen? I Bóg dzisiaj w Kościele, On to robił zawsze, ale w szczególny sposób, teraz w naszych czasach, On chce powoływać zwykłych takich ludzi jak ja, takich jak Ty. Amen? Do służby chce, aby Twoja gotowość była do tego, aby kiedy On przyjdzie i zapyta, kogo pośle, abyś Ty powiedział, oto jestem. Amen? Pamiętacie takie kazanie? Jeżeli nie, to odwołuję Was, abyście odsłuchali. Bóg wyszukuje zwykłych, normalnych ludzi, takich jak ja. Takich jak Ty. On nie potrzebuje, wiecie, On potrzebuje wszystkich, ale On nie wyszukuje ludzi i nie czeka aż specjalnie, aż ktoś się wyklaruje, wiecie, przygotuje, wyuczy gdzieś tam. Bardzo jest cenne, kiedy ktoś jest wykształcony, to jest cenne dla niego, ale dla niego się liczy gotowość. Amen? To, co słyszeliśmy, dla niego się liczy gotowość. Wiecie, taki Gedeon, nie wiem, czy byliście na modlitwie w sobotę, na ostatniej modlitwie Kościoła teraz w sobotę, było takie krótkie słowo, o Bogu Gedeona, dokładnie tak. Nie było skierowane na Gedeona, ale na Bogu Gedeona. Ale chcę wam powiedzieć, na nowo zobaczyłem. Taki Gedeon, on sobie tam młócił w piwnicy, gdzieś tam schowany przed wrogami. I przyszedł do niego anioł i mówi mu, mężu waleczny, Gedeonie, mężu waleczny. A on mówi, zaraz, chwileczkę. Ale o kim ty mówisz? O kim ty mówisz? Czy ty mówisz na pewno do mnie? I wiecie, my czasami i zawsze mamy takie nastawienie, kiedy przychodzi do nas Słowo Boże i mówi, że jesteś zwycięzcą, to mówisz chwilę, ale gdzie są moje zwycięstwa? Zwycięzca to musi mieć jakieś trofea, prawda? Coś muszę mieć za sobą. A Bóg nie patrzy na twoją przeszłość, On patrzy na twoją gotowość. Amen? On patrzy na to, jakie jest twoje serce w tym momencie i czy ono jest gotowe. Czy jesteś w stanie pomimo swoich obaw, pomimo swoich niedoskonałości i tego, że widzisz, że tak naprawdę nie jesteś w stanie tego zrobić, czy jesteś w stanie powiedzieć, jestem gotowy. Boże, nie wiem, co mnie czeka, ale jestem gotowy. Amen? I Bóg oczekuje na taką gotowość. To jest przypomnienie teraz, co mówię. Ale chcę powiedzieć, że w ciele Chrystusa Bóg wypatruje ludzi, wypatruje każdego z nas, jak tutaj jesteśmy na tym miejscu. Wiecie, ja widzę ludzi na tym miejscu, wszystkich gotowych, którzy tylko powiedzą, Boże, oto jestem, którzy są w ciele Chrystusa, wykorzystać swoje życie, aby dołożyć następne dzieła. Ja wiem, że wy to robicie. Wielu tutaj na tym miejscu, o ile nie wszyscy,
wykonujecie dzieła, które naprawdę nie przywiązujecie wagi, ale jesteśmy wszyscy ciałem Chrystusa. Bardzo ważni, jak tutaj jest napisane, że nawet te, które wydają się być mniej ważne, one są ważniejsze. Amen? Czasami może siedzisz sobie w tylnej, ostatniej ławce i sobie myślisz, ja tak na zgromadzenie tylko przychodzę, systematycznie sobie przychodzę, uwielbiam Pana, pomodlę się, posłucham Słowa Bożego i jestem w swoim miejscu. Tak, bądź gotowy na głos Pana, bo Bóg takich ludzi właśnie szuka. On takich ludzi wyposaża i przygotowuje do służby. Może to już trwa kilka lat, może trwa tyle lat, że już się tam fajnie poczułeś w tym miejscu. I wydaje ci się, do tych innych, to tutaj z przodu, to jest więcej miejsca. Ale pewnego dnia on zapyta ciebie, a co byś powiedział, gdybyś stanął tutaj z przodu i poprowadził słowo, przeczytał słowo. A ty powiesz, nie, w życiu. Kto jak to, ale nie ja. Wiecie, ja mówię teraz świadectwo wielu z was. Kto jak to, ale nie ja. Boże, wszystko może być. Ja mogę wszystko, mogę krzesła ustawiać. Mogę wszystko robić. Ale żeby tutaj stanąć, nie odważę się, nie powiem. Ale właśnie twoja gotowość, kiedy twój mózg ci mówi, że nie jesteś do tego przygotowany, nie jesteś w stanie, to twoja gotowość przed Bogiem jest czymś niesamowicie cennym. O, to nie umniejsza tego, że nie jesteś w ciele Chrystusa. Słuchajcie, chcę dzisiaj, abyśmy zrozumieli, że pomimo tego, cokolwiek robimy i jesteśmy przed Bogiem, jesteśmy dziećmi Bożymi, to jesteś w ciele Chrystusa i tylko wystarczy twoja gotowość. Czy chcesz więcej rzeczy, większych rzeczy, czy tylko po prostu pozostajesz na tym miejscu. Amen? I nigdy nie miej potępienia pozostając, ale zawsze miej przed oczyma, Panie, jeżeli byś potrzebował, jeżeli byś potrzebował mojej osoby, jestem. Amen? Halleluja. Dlatego tak bardzo chcę, aby to słowo dzisiaj dotknęło, przeniknęło nasze życie. Jak ono jest ważne. Tutaj jest powiedziane o ciele Chrystusa. Ciało Chrystusa. Wiecie, bardzo fajny obraz. Nie wiem, jak apostoł Paweł w objawieniu takie niesamowite obrazy w Słowie Bożym potrafi przedstawić. Powiem wam, że ciało jest niesamowite. To jest coś, co stworzył tylko Bóg. To nie mogło powstać naturalnie, tak zwyczajnie, tak jakby powiedzieć, to jest cud. Słuchajcie, popatrzysz się na siebie i powiedz, to jest cud. Boże, jestem cudem. Jestem Twoim cudem. Jestem Twoim dzieckiem. To nie jest takie coś przypadkowego. Dziękuję Ci, że mnie wspaniale stworzyłeś. Pamiętacie, jak psalmista się modli? Chciałbym, żebyśmy to zastosowali w naszym życiu. Na koniec to powiem. To jest jedna z moich próśb do Twojego i do mojego serca. Żebyśmy zaakceptowali myśl Bożą o Tobie, bo wtedy Bóg tutaj mówi dalej, jak chce używać każdego z nas. Kiedy tego nie zastosujemy, kiedy będziemy ciągle myśleć o sobie, gdzieś tam poniżej tej wartości, której Bóg widzi, nie będzie dalszego. Wiecie, marzy się wam czasami, żeby modlić się i modlitwa została wysłuchana? Przychodzić w modlitwie i wiecie, widzieć na oczy, jak się rzeczy dzieją? Modlitwa wiary, jest tutaj napisane, tak? Moc wiary, czynienia cudów, amen? Czy marzy się wam to? To słuchajcie, to słowo dzisiaj jest dla nas. Skoro Duch Święty, Bóg posyła to słowo dla nas, to ono jest dla nas, dla Kościoła. To nie jest słowo gdzieś tam powiedziane do kogoś innego. Ono jest do Kościoła, amen? I jeżeli ono jest skierowane do Kościoła, to do Ciebie i do mnie, do dzieci Bożych, do ciała Chrystusa. I tutaj jest bardzo wyraźnie powiedziane, że to jest przygotowane do ciała, całego ciała Chrystusa. Tak jak tutaj jesteśmy, jak całe społeczności, zbory lokalne. Też przy tej okazji chcę powiedzieć, że Bóg bardzo ceni zbory lokalne i w szczególny sposób w tych czasach zbory lokalne będą miały bardzo wielkie znaczenie, kiedy ludzie wierzący będą posługiwać w Bożej obecności. Ty i ja, ludzie wierzący, to znowu nie mam na myśli kogoś odległego. Ty i ja. Amen? Cały czas was będę łapał i patrzył się na was, czy to łapiecie, czy jesteście ze mną, czy przyjmujecie to do siebie. Tak bardzo mi zależy, żeby to nie było wyrzucone, wiecie, do jakichś tam ludzi. Chcę, żeby każdy na tym miejscu mógł to wziąć do siebie. Jak ciało jest jedno, a członków jest wiele, tak my jesteśmy w Chrystusie. Amen? I wiecie, chciałbym powiedzieć, że tutaj bardzo wiele prawd jest zamieszczone. Jedna z takich praw to jest to, kiedy cierpi ciało, kiedy cierpi jeden członek, cierpi całe ciało. Czy widzimy to w Kościele? Czy widzimy to w społecznościach lokalnych? Amen? Słuchajcie, kiedy to jest naturalna rzecz. Tego nie trzeba wykrzesywać. To jest naturalna rzecz. To jest normalne. Kiedy boli ciebie coś,
to wszystko inne stara się w Twoim ciele pomóc, żeby było dobrze. Amen? Tak się dzieje. Chciałbym powiedzieć takie krótkie świadectwo. Przypomniało się mi, kiedy jechałem na to spotkanie. Mój brat był po operacji kiedyś, był po operacji kolana i jakiś czas, kiedy już był po tej operacji, już jakiś czas powinien chodzić na tej nodze, wiecie, o tych, jak się to nazywa, bierlach, kulach, jak to się nazywa tam jakkolwiek, kiedy chodził i rozmawiałem z nim i pytam się go, jak się czujesz, czy cię boli? A on mówi, już nie boli, jest fajnie, ale mówi se, że no, nie wspiera się na tej nodze. Za jakiś czas później znowu rozmawiamy i pytam się, a jak ci się chodzi? Jak ci się chodzi? Czy już potrafisz wspierać się na tej nodze, czy jest wszystko okej? I on mówi mi bardzo ciekawą rzecz. Słuchajcie, co wam teraz powiem. On mówi tak, wiesz, wspieram na tej nodze, jest wszystko w porządku, ale boli mnie ta druga noga. Ja się trochę przestraszyłem i mówię, ale to o co chodzi? To nie jedna na operację, a jeszcze druga? No weź, bez przesady. A on mówi, nie, bo cały ciężar spieram na tej drugiej nodze i te moje mięśnie na tej drugiej nodze po całym dniu są bardzo zmęczone i ta druga noga mnie boli. Słuchajcie, to się naturalnie tak dzieje, że kiedy jedna noga jest słabsza, to naturalnie spierasz 80% ciężaru na drugiej. Zgadza się tak? I wtedy kto to przeżył, kto to przechodzi, a może już jest na bieżąco teraz w tej sytuacji, to wiesz, o czym mówię. Wtedy ta druga noga przejmuje ciężar. I te mięśnie automatycznie muszą większy wysiłek wydać. Zgadza się? I tak jest w ciele Chrystusa. Kiedy coś kuleje, kiedy ktoś jest słaby, chory, to te członki, które są mocniejsze, przejmują ciężar. I wydajeby się to niesprawiedliwe, ale ciało tak wspomaga jedno drugie. Amen? To jest bardzo sprawiedliwe. To jest stworzone przez Boga. To jest naturalne. Słuchajcie, kiedy jeden członek cierpi, drugi go wspomaga, pomimo tego, że tego ciężaru być może nawet nie potrafi unieść. Zgadza się? Jest tak? No spróbuj nie chodzić. No powiedz, skoro mnie boli noga, to nie będę chodził. Jedna do góry, druga na dół i tak zostanie. Prawda? Ale ty podejmujesz wyzwanie, podejmujesz walkę. I pomimo tego, że ciebie boli, pomimo tego, że jest ciężko, to zaczynasz chodzić. Zaczynasz chodzić tak, żeby ta noga chora zdobyła sprawność, aż zdobędzie sprawność. Potem znowu ciężar się rozłoży równomiernie. Amen? Ogłaszam, teraz prorokuję do uzdrowienia. Amen? Jeżeli ktoś potrzebuje tego, niech to weźmie. Tak się dzieje w ciele. To jest naturalne. I słuchajcie, w Kościele, w ciele Chrystusa dzieje się tak samo. Kiedy ktoś potrzebuje, kiedy coś choruje, coś boli, coś potrzebuje pomocy, to inne członki wspierają go, wzmacniają go i nigdy nie można powiedzieć, że nie potrzebuje ciebie. Ta noga nie może powiedzieć, ja ciebie nie potrzebuję, druga nogo. Ja ciebie nigdy nie będę potrzebować, ja sobie zawsze dam rady. Ty sobie chodź swoją drogą, ja sobie chodzę swoją drogą i zawsze będziemy, każdy liczy na siebie. Nie ma rozdziału. Nie, tak się nie dzieje. Słuchajcie, doskonałe ciało, które stworzył Bóg, wspomaga siebie nawzajem. Amen? I tak się dzieje w Kościele, tak się dzieje w ciele Chrystusa. Dlatego chcę powiedzieć, że to jest naturalne. Kiedy boli, kiedy coś cierpi, to naturalną jest rzeczą, że następne członki, inne członki przejmują jakby inicjatywę, aby wspomagać, aby dopomagać do uzdrowienia, do wzmocnienia, do posilenia. Halleluja. I to jest w ciele Chrystusa, to się dzieje naturalnie. Ale słuchajcie, tutaj jest jeszcze powiedziane inne zdanie. Jeżeli jeden doznaje chwały, to co inne robią? Zazdroszczą mu? Tam jest napisane, jeżeli jeden doznaje chwały, to inne radują się razem z nim. Amen? Słuchajcie, to jest coś niesamowitego. Kiedy w Kościele się dzieje dobrze, to jest radość. Amen? Kiedy ktoś głosi dobrze, kiedy Janek stanie i głosi dobrze, to słuchajcie, mnie rozpiera radość. Ja mówię, Boże, jak dziękuję Ci, że słowo w tym Kościele jest na wysokim poziomie. Halleluja. Dziękuję Ci, Boże, to jest wspaniała radość. Amen? Że my możemy wzrastać, że Ty do nas mówisz, a my możemy wzrastać. Kiedy ktoś inny, kiedy ktoś prowadzi uwielbienie i wydaje Ci się, że jest to lepsze niż Ty prowadzisz, to nie zaczynam zazdrościć i patrzeć się, kiedy się potknie, kiedy przyjdzie mu słabszy dzień, a niech mu tam dociśnie, niech też przepoczuje swoje. Słuchajcie, to nie jest zdrowe ciało. Zdrowe ciało cieszy się, raduje się, pyta, czy mogę dopomóc, czy jeszcze można więcej. Amen? Przy tej okazji chciałbym powiedzieć, Ania wyszła, więc nie będzie słyszeć, może mogę to powiedzieć, że ostatnio w naszym zborze dziewczyny bardzo dobrze prowadzą uwielbienie. I słuchajcie, wielka radość w moim sercu. Nie wiem, jak to się dzieje, ale tak się dzieje, słuchajcie.
przychodzą przed tron Boży i my przychodzimy w uwielbieniu. Zgadza się? Kto może potwierdzić to? Halleluja. Kiedy uwielbiamy Boga, przychodzimy przed Boży tron. To jest ważne, żeby ten, który prowadzi, żeby stał przed Bogiem. I tak się dzieje. I my wszyscy razem dokładamy radości. My się cieszymy z tego, kiedy coś się dzieje dobrze, kiedy jest chwała, kiedy jest uwielbienie, wszyscy razem się radujemy. Amen? Halleluja. Kiedy młodzież ma się dobrze, kiedy się rozwija, kiedy się dobrze im powodzi, to my się cieszymy, że nasze modlitwy są wysłuchane jako starszych, jako seniorów, jako tych, którzy są w średnim wieku. My błogosławimy i napędzamy, niech to rozpędza się jeszcze bardziej. Amen? Halleluja. To jest naszą chlubą, naszą rozkoszą. Kiedy dzieci nasze są wesołe, kiedy są radosne, kiedy się im dobrze powodzi, to my chcemy, żeby było dobrze. Amen? My błogosławimy im, wypowiadamy słowa Aarona. Amen? Nad ich życiem. Niech tak się dzieje. Słuchajcie, to jest zdrowe ciało. To jest ciało Chrystusa i Bóg chce, aby w ciele Chrystusa On tutaj zaplanował i daje nam wyraźną wskazówkę. Tak się dzieje i tak się ma dziać. Halleluja. Zauważyłem, że gdyby ciało Chrystusa, gdybyśmy nie wiedzieli, kim jesteśmy i że jesteśmy ważni w ciele Chrystusa, to tutaj nie może się wydarzyć nic następnego. Apostoł Paweł tutaj pisze tak, że Bóg tak umieścił w Kościele najpierw apostołów, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli, następnie przejawy mocy, dalej dary duchowe, dary uzdrowień, niesienia pomocy, zarządzania, różnego rodzaju języki. Amen? Słuchacie to? I chcę, żebyśmy znowu zwrócili obraz, że to nie chodzi o jakichś tam ludzi. Słuchajcie, to nie chodzi o radę starszych. To nie chodzi o pastora tylko. To chodzi o nas wszystkich, to jak tutaj jesteśmy. Amen? Czy możecie na to powiedzieć amen? Bo kiedy się zgodzisz z tym, kiedy to weźmiesz do swojego serca, to właśnie z tamtej ławki Bóg chce użyć ciebie w takim darze. Amen? On może każdego z nas użyć, kiedy my zrozumiemy, kiedy my powiemy, Boże, tak, jesteśmy ciałem Twoim, ciałem Jezusa Chrystusa. Amen? Kiedy my powiemy, że Boże, dziękuję Ci, że jestem gotowy, taki, jaki jestem. Nie wiem jak. Nie wiem, jak to się stanie, ale Ty mnie możesz użyć w każdej sytuacji. Wtedy przyjdzie słowo, a Ty go przeczytasz. Wtedy możesz przynieść świadectwo, a Bóg użyje przez to niesamowicie kogoś innego. Ktoś powie króciutkie słowa pieśni, może wypowiedzieć albo zaśpiewać, a ktoś inny jest zbudowany. Amen? Wystarczy, że przy drzwiach ktoś tam przywita i powie dobre słowo, a to wystarczy na cały dzień, aby podnieść kogoś na duchu. Amen? Tyle może wystarczyć. Może ktoś ściąga kurtkę i potrzebuje pomocy, na przykład przytrzymać dziecko, cokolwiek, i ty to zrobisz, tyle wystarczy. To jest dary, to jest posługiwanie w duchu. Amen? Ciało Chrystusa tak robi naturalnie. Dlatego bądźmy gotowi przyznać się i powiedzieć razem z apostołem Pawłem, że jesteśmy ciałem Chrystusa. Nie wstydźmy się tego i zacznijmy modlić się jedni o drugich. Amen? Módlmy się jedni o drugich. Wiecie, w ciele Chrystusa jest harmonia i jedność. Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest mniejszy, ktoś jest większy, ktoś jest słabszy, ktoś jest starszy, ktoś jest młodszy, ale chcielibyśmy widzieć siebie jako jedno. Amen? Tu jest powiedziane o tym, że są takie, które są słabsze członki. Zgadza się? I to jest prawda. Ale one są jak? Otoczone większą troską. Amen? Bóg je widzi bardziej wyżej. W naszych oczach może ktoś, kto robi taką zwykłą jakąś czynność albo wydaje się, że jest mało widoczny, wydaje nam się, że jest malutko, a w Bożych oczach on jest dużo większy. Słuchajcie, my nigdy nie możemy oceniać naszymi oczami. Nigdy nie możemy popatrzeć się i powiedzieć, a ja robię tyle, a mój brat nie robi nic. Albo jedną rzecz. Zgadza się? Dlatego chcielibyśmy przychodzić z wdzięcznością, z radością. Jeżeli robisz dużo i przynosi ci to radość, to uwielbiaj Boga. Uwielbiaj Boga. Chciej swoją postawą zachęcić innych. Chciej rozpalić kogoś, żeby robił podobne rzeczy. Żeby ktoś, patrząc na ciebie, po 10 latach może powiedział, ja też tego chcę. Ten człowiek idzie. On idzie do przodu. Ja tego chcę. Ja chcę być jego naśladowcą. Apostoł Paweł tutaj nie boi się powiedzieć, bądźcie moimi naśladowcami, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Amen? Na początku możemy to otworzyć. Pierwszy rozdział. Apostoł Paweł tak pisze. On się tego nie boi powiedzieć. Słuchajcie, on wie, co to jest ciało Chrystusa. On wie, że członki w Chrystusie są bardzo ważne i nie może być ktoś oddzielony. Nie może ktoś powiedzieć, nie potrzebuję ciebie albo jestem ważniejszy. Możesz to mówić, ale to nie ma wcale znaczenia.
Dlatego ważne jest, abyś od razu powiedział: Boże, chcę być w tym miejscu, w którym Ty mnie widzisz i chcę wykorzystać moje życie, abyś Ty mógł być uwielbiony. Amen. A moi bracia, moje siostry, aby były zachęcone do Chrystusie. Amen. Halleluja. Wiecie, i to jest niesamowita radość, że kiedy się zgromadzamy, kiedy przychodzimy do zgromadzenia, uwielbiamy razem Pana, Bóg pobudza nasze serca, my Go uwielbiamy i Bóg daje, Duch Święty daje jednemu słowo, drugiemu daje pieśń. Trzeciemu daje języki, komuś innemu daje tłumaczenie języków. Wiecie, gdzieś od pewnego czasu, do dłuższego czasu, gdzieś na z tyłu głowy mam, że kiedy modlimy się w językach, zwłaszcza na spotkaniach modlitewnych, często przychodzi tłumaczenie języków. My nawet tego nie wyłapujemy. Słuchajcie, kiedy modlimy się w językach, przychodzą słowa, więc chciej to wypowiedzieć. Chciej to powiedzieć może komuś, bratu, siostrze, kto stoi koło ciebie, kiedy się wstydzisz. Może powiesz to komuś obok i on cię zachęci i możesz to przynieść i powiedzieć. Bo to mogą być kluczowe słowa, które zbudują kogoś z Boże. Amen? Halleluja. Tak działa Duch Święty. On nie wybiera tylko jednego, dwóch, trzy osoby na 300 i słuchajcie, przez te trzy osoby będzie mówił. Kiedyś tak było w Starym Testamencie. Był prorok, był kapłan, był król. Amen? To były trzy namaszczenia. Ale Słowo Boże mówi, że kto jest królewskim kapłaństwem? Święci, wybrani, czyli... Widzę ich tutaj bardzo wiele na tej sali. Halleluja. Prorocze namaszczenie jest nad każdym, kto... Słuchajcie, tutaj na końcu jest fajny werset. Zapamiętajcie go i nauczmy się go na pamięć. Oczywiście, gorąco pragnijcie większych darów łaski. Słuchajcie, to nie jest tak, że Bóg usiadł sobie na tronie i teraz będzie rzucał darami. O, trafiłem go. On będzie miał taki dar. A tamtego trafiłem, będzie miał taki dar. Ten będzie miał dar uzdrawiania. I kiedy już skończyły się dary, to już jest dość. No to Kościół na tyle ma. Nie. Bóg nam tutaj daje zachętę. Ja wam nawet wskażę drogę najwspanialszą. Inne tłumaczenie mówi, ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Słuchajcie, starajcie się. Zapragnijcie darów duchowych. Zapragnijcie. To jest właśnie ta gotowość. Nie potrzebujesz przygotowania, wykształcenia, czegoś zdobyć, żeby Bóg ciebie mógł użyć. Nie potrzebujesz niczego więcej zrobić, żeby Bóg ciebie mógł użyć. Jemu podoba się tylko twoja gotowość. Jemu podoba się to, że ty powiesz, Panie, oto jestem. Oto jestem. Panie, idę na spotkanie modlitewne. Gdybyś tak czasem chciał mnie użyć do proroctwa, albo gdybym chciał, żeby ktoś wyszedł do modlitwy i potrzebował modlitwy o uzdrowienie, to chciałbym położyć na niego ręce. Czy jest ktoś na tym miejscu, kto jeszcze nigdy nie modlił się o chorych, nie wkładał rąk, a chciałby to zrobić? Podnieście rękę. Bądźcie odważni. Chciałbyś modlić się o chorych, żeby był uzdrowiony? Ja dwie ręce podnoszę. Słuchajcie, jesteście odważni? Mieliście takie marzenie? Amen? Więc gdy idziesz na spotkanie modlitewne, na spotkanie i kiedy masz w swoim sercu gotowość, to powiedz, Panie, gdyby była potrzeba tutaj modlić się o chorych, to ja chcę iść i położyć na nich ręce. Amen? Chcę wam otworzyć dzisiaj wasz umysł, jeżeli tak nie było do tej pory, żebyście odblokowali to, że Bóg używa każdego. Amen? On nie wybiera wybranych ludzi. On używa każdego. Słowo Boże mówi, na chorych ręce ci, którzy uwierzyli. Amen? Ci, którzy przyjęli Chrystusa, każdy może przyjść. Wiecie, jak ja się przekonałem, że Bóg działa? Nie miał się nikt, kto pomodlić o chorego. Było zgromadzenie, gdzie było kilka starszych sióstr i ktoś prosił o modlitwę, o uzdrowienie. A ja byłem jako jedyny mężczyzna na tym zgromadzeniu. Przyszedłem z gitarą, zaśpiewałem kilka pieśni. Potem się siostry modliły i potem któraś siostra poprosiła, że bardzo potrzebuje modlitwy o uzdrowienie. Więc siostry się modliły, Panie, uzdrów naszą siostrę. A ja miałem na końcu języka Słowo Boże, ci, którzy uwierzyli, na chorych ręce wkładać będą. Wiecie, jak mi się ręce trzepały, jak mi się nogi trzepały? Kiedy tam były starsze siostry i może miały trochę drgawki na swoich rękach, to ja miałem 5 razy więcej. A słuchajcie, byłem może, nie wiem, czy miałem 20 lat.
I w tym zgromadzeniu powiedziałem: Boże, ja się tak boję, ja nie wiem w ogóle, czy ja się do tego nadaję. Ja nie wiem w ogóle, czy ja mogę to zrobić. Całe szczęście, że nie ma ani pastora, ani starszych, nikt mnie nie podglądnie, a starsze siostry mi nawet nie wydają, bo one mnie tak kochają. To wiecie, to ja włożę ręce na tę chorą siostrę i ogłoszę uzdrowienie w imieniu Jezusa Chrystusa. I wiecie, takim drganiem, takim, położyłem ręce i powiedziałem: w imieniu Jezusa bądź siostro uzdrowiona. I to się stało. Wiecie, ja byłem przekonany, że coś niesamowitego. Jak ja tam stąd wyszedłem, ja nie wiedziałem, jak idę do domu. Ona jeszcze w ten sam wieczór powiedziała świadectwo, że się dobrze poczuła, że się stało. Słuchajcie, Bóg nigdy nie ogranicza ciebie, że ty tego nie możesz zrobić. Każdy, kto uwierzy, kto jest dzieckiem Boga, możesz to robić. Amen? Możesz to robić. Kiedy twoje dziecko jest chore w domu, to połóż na nim ręce i powiedz kilka prostych słów w imieniu Jezusa Chrystusa, cudownego mojego Pana i Zbawiciela. Ogłaszam dla ciebie uzdrowienie. Gromię gorączkę. Amen? Zróbmy to, dlatego że to jest pierwszy krok. Bóg chce używać ciało, a ciało to ty i ja. Wyobraźcie sobie ręki, która nigdy nie wyciągła się i nic nie dotkła. Wyobraźcie sobie ręki, która zawsze całe życie jest tak. Popatrzcie się. Jedna sobie tutaj, wiecie, wszystko robi, operuje, pisze, wszystko robi, a druga ręka jest cały czas tak. Bo ona się boi, że może nie dać sobie rady tak jak ta druga ręka. Bo ta ręka myśli sobie: ale ja nie jestem taka doskonała jak ta. Ta pisze, w paletki gra niesamowicie. Ta ręka to jest wspaniała, wspaniała. A ja się boję, że jak coś zrobię, to mogę zrobić źle. Po prostu Bóg stworzył całe ciało. Amen? Doskonale go stworzył. I każdy tutaj siedzący na tym miejscu, każdy, kto słucha tego słowa, może być użyty przez Boga, bo jesteś w ciele Chrystusa. Jeśli przyjąłeś Jezusa Chrystusa i twoje grzechy są przebaczone, jesteś w ciele Chrystusa. Chcę was do tego zachęcić, bracia i siostry. Bądźmy odważni. Bądźmy odważni. Wszystko, czego nam potrzebuje, to wiecie czego? Zaufać Jego Słowu. Amen. Zaufać Jego Słowu i nie rozmyślać tego swoim po swojemu. Nie rozmyślać. Wiecie, co ja sobie pomyślałem, kiedy modliliśmy się o tamtą siostrę? Pierwsza myśl, jaka przyszła: a co się stanie, jeżeli nie zostanie uzdrowiona? A co się stanie, jeżeli się zbłaźnisz i położysz ręce i ogłosisz uzdrowienie, a nic się nie stanie? Następnie szatan przyszedł, taki, wiecie, bardzo cwany, i powiedział: a co będzie, jeżeli jeszcze się pogorszy? To dopiero będzie. Ja miałem takie niesamowite obawy. Kiedyś to nawet powiedziałem moim dziadkowi, słuchajcie, ja już wam to mówiłem. Kiedyś powiedziałem moim dziadkowi: słuchaj, ja bym położył ręce na tych chorych, którzy potrzebują i wychodzą do modlitwy. Był taki czas, że ludzie wychodzili do modlitwy i nikt się od nich nie modlił, bo wszyscy myśleli, że zabrakło tego, który ma dar uzdrowiania. A było pełno ludzi, którzy mieli ten dar, pewnie, myślę, tak. Naprawdę tak mogło być. Tak jak tutaj na tej sali, może być wiele ludzi, którym masz dar uzdrawiania, masz dar czynienia cudów. Może masz dar modlitwy, kiedy otworzysz swoje usta i zaczniesz się modlić, to może ktoś podniesie się i zacznie żyć. Amen? Po prostu nigdy na głos się nie pomodliłeś i nie wiesz o tym. Słuchajcie, my to musimy zacząć używać, bo jesteśmy w ciele. Bóg tak stworzył ciało i jest napisane, że właśnie tak sobie zaplanował. To jest Jego pomysł, nie mój. Dziękuję Ci, Boże. Halleluja. Słuchajcie, Bóg ciebie zaplanował i mnie. I On wie, jaki w tobie umieścił cudowny dar, ale musisz odkryć to. Musisz przyjść przed Jego tronem i powiedzieć: Boże, tak, jestem w ciele Chrystusa. Gdybyś Ty chciał, to chcę być użyteczny. Nie przejmuj się, co ci mówi mózg. Jak moim dziadkowi powiedziałem tak: dziadek, ja bym się modlił o tych ludzi, którzy wyszli. Ja bym wyszedł, włożył na nich ręce, ale co, jeżeli się nic nie stanie? A on się roześmiał na cały głos i mówi tak: a co, jeżeli się stanie? Nigdy tego nie wziąłem pod uwagę. Słuchajcie, wziąłem tę drugą rzecz. Mówię: nie interesuje mnie, przecież to nie ja uzdrawiam. Ja jestem tylko rękami, ja jestem częścią ciała. Słuchajcie, co ja potrafię zrobić? Ja, wiecie, w swoim zawodzie dzisiaj to ja naprawiam stare auta. Ja nie potrafię, wiecie, cudu zrobić. Ja nie potrafię nic więcej zrobić. Ja robię proste, zwykłe rzeczy, które się nauczyłem w życiu, które Bóg mi daje. Talent, dary, możliwości, zdrowie, coś niesamowitego. Ale słuchajcie, nie potrafię nic więcej zrobić. Wszystko, czego potrzebujemy, to jest od Boga. Amen? To On jest głową ciała. Amen? Bóg jest stwórcą i On jest Bogiem, który stworzył ciało. Kościół jest Jego niesamowitym ulubienicą. Jest Jego ukochaną. Amen? I On tak stworzył ciebie i mnie, że jesteś przygotowana do tego, żeby posługiwać. Żeby w tym ciele posługiwać. Halleluja. Tak jak wszystkie palce, słuchajcie, one wiedzą, jak klawisz naciść, one wiedzą, jak kierownicę złapać,
jak zmienić biegi. One wiedzą, jak poprawić okulary, jak je wyczyścić. Zastanawialiście się nad tym? Czy patrzyliście się kiedyś, że ten mały palec jest tak bardzo potrzebny? Jak on jest, nie będę mówił nawet do czego. Słuchajcie, jak on jest bardzo potrzebny czasami. Każdy członek ciała jest tak bardzo potrzebny. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś, że gdyby zabrakło kciuka, to człowiek nie utrzyma równowagi? W nodze tego największego palca. Kiedy jednego palca brakuje, człowiek się musi nauczyć na nowo stać na nogach. Tak podobno jest. Słuchajcie, tak bardzo jest ciało bardzo potrzebne, złożone z części, która jest całością, że nie można tego rozerwać. I tak bardzo ty jesteś i ja w Kościele potrzebny. Tak bardzo Bóg ciebie ceni. Tak bardzo jesteś potrzebny. Dlatego jeżeli kogoś brakuje, Bóg cierpi i boleje nad tym. On też widzi, że ciało cierpi nad tym, bo kogoś brakuje, kto jest bardzo potrzebny, żeby wykonać jakąś robotę, a tego jednego nie ma. Dlatego nie jest obojętne Bogu, ani w Kościele, ani w ciele Chrystusa, że kogoś zabraknie. Słuchajcie, to jest bardzo ważne, żebyśmy byli wszyscy. Amen? Wszyscy. Żebyśmy stali przed Bogiem wszyscy, żebyśmy jeden drugiego wzmacniali. Bo kiedy braknie kogoś, kto się modli o mnie, na przykład kiedy ja głoszę słowo, może ktoś w domu modlił się o mnie, ja wiem, że na pewno tak jest, kto modlił się o mnie i dzisiaj to słowo mogło być przeczytane. I gdyby tej osoby brakło, to ja tutaj dzisiaj nie mam co robić. Amen? Ja w to wierzę. Zupełnie w to wierzę. Jestem przekonany wręcz o tym, że to modlitwa kogoś, kto modli się, albo wielu ludzi, którzy się modlą o to, aby słowo było głoszone, sprawiła, że ono jest głoszone w taki sposób. Amen? Apostoł Paweł pisze, że jeżeli ktoś mówi, niech mówi jak Słowo Boże, a kto głosi, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg. Halleluja. Ale wiele ludzi modli się o to, aby Bóg udzielał. I to się dzieje. Halleluja. Dlatego modlimy się o pastora, modlimy się o głoszących, o grupy uwielbienia. Potrzebni jesteśmy jedni drugim. Słuchajcie, kiedy modlimy się, wstawiamy się, to jest coś niesamowitego. To jest tak, jakbyśmy naprawdę zasilali się, jeden drugiego, zasilali się. Kiedy by krew przepływa przez ciało, to jest właśnie takie, wiecie, tętno. To jest tętno, modlitwa, to jest właśnie takie natlenianie całego ciała, żeby nie umarło, żeby ożywało, żeby było żywe, żeby było w całości wykorzystane, używane przez Boga. Amen? Halleluja, tak bardzo jesteś potrzebny. Nie może ciebie zabraknąć. Nie może ciebie zabraknąć. Bóg widzi ciebie jako kogoś bardzo ważnego. Słuchajcie, On by umieścił ciebie w średniowieczu, gdybyś tutaj nie był dzisiaj potrzebny. On by ciebie stworzył może 50 lat wcześniej, byś z tej ziemi mógł zejść. Ale właśnie jesteś potrzebny teraz. W ciele Chrystusa On widzi ciebie bardzo ważnego. I On widzi, co ty będziesz robił za rok. On widzi, co ty będziesz robił, jeżeli dzisiaj to słowo przyjmiesz i powiesz: tak, Boże, jestem w ciele Chrystusa, jestem potrzebny, aby budować Kościół, aby budować Królestwo Boże. To nic, że jestem w ostatniej ławce, że może nigdy nie śpiewałem w chórze, że nigdy nie głosiłem Słowa Bożego, ale chcę zacząć się modlić. Chcę otworzyć swoje usta i głośno zacząć się modlić. Boże, jeżeli chcesz mnie użyć w darze modlitwy, to chcę się modlić różnymi językami. Słuchajcie, Duch Święty jest na tym miejscu i ciało Chrystusa jest Bożym ciałem. Ciałem Chrystusa. Amen? Tego nikt nie uskładał z ludzi. To stworzył Bóg. A my Nim jesteśmy. Halleluja. I dlatego tutaj na tym miejscu chcę powiedzieć, że widzę wiele osób, które potrzebują zaufać Panu. Które potrzebujemy zaufać Panu. Tak dobrze się składa, że wkrótce mamy modlitwy. Mamy spotkania modlitewne. I chciałbym was zachęcić, jak tutaj jesteśmy, albo którzy może słuchają, chciałbym was zachęcić, abyśmy otworzyli naszą gotowość. To jest bardzo prosta rzecz. Otworzyli naszą gotowość, kiedy idziemy na spotkanie modlitewne, taki na przykład, aby wziąć ze sobą swoją Biblię, powiedzieć: Panie, jestem gotowy. Nie mam przygotowane słowa, nie mam przygotowane modlitwy. Nie wiem nawet, co się będzie dzisiaj działo, ale jestem gotowy. Boże, gdybyś chciał pokazać coś. I wtedy, kiedy przychodzi ci jakiś obraz, kiedy przychodzi ci słowo, wiecie, ostatnio mieliśmy w niedzielę bardzo fajne słowo, bardzo fajne, powiedziałbym kluczowe słowo. Pamiętacie? Podczas modlitwy, kiedyśmy się modlili, było słowo powiedziane: jeśli we mnie trwać będziecie. Amen? Tak bardzo często to powtarzam. I słowa moje was trwać będą. Proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. Amen? I tutaj też proszę was, nie rozmyślajmy o tym za dużo. Zaufajmy Bogu. On powiedział to słowo. Jezus Chrystus powiedział osobiście to słowo na ziemi.
Jeśli we mnie trwać będziecie i moje słowa w was trwać będą, o cokolwiek byście chcieli, proście i otrzymacie. Wiecie, co mi często mózg mój mówił? A jeżeli poproszę o złą rzecz? Też tak mieliście? A jeżeli o coś poprosisz i potem się okaże, że to nie było to? Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście. Zaufaj Bogu. Zaufaj Bogu. Moje pytanie jest, czego dzisiaj potrzebujesz? O co chcesz dzisiaj poprosić Boga? Nie, nie, Boże, ale to za wielka jest rzecz. To tak może drobniejsze. O co chcesz dzisiaj poprosić? Popatrzcie, jak mamy wielkie ograniczenie w naszym myśleniu. O uzdrowienie tak naraz w jednym momencie? No może w procesie jakiś to tak w szok nie wpadnę. Jakbym dzisiaj zupełnie zdrowy wyszedł, to może bym nie wiedział, co ze sobą zrobić. O cokolwiek byście chcieli prosić. Słuchajcie, Słowo Boże mówi bardzo prosto. I tak prosto chcieli mnie przyjąć w zaufaniu, że to wypowiedział Bóg. Halleluja. Kiedy czytamy to słowo z listu do Koryntian, apostoł Paweł pisze tutaj do Kościoła, pisze do ciała Chrystusa. Ja myślę, że was zachęciłem do tego. To, co chciałbym dzisiaj, abyśmy zrobili, to takie kilka kroków. Po pierwsze, żebyśmy zrozumieli, żebyśmy przyjęli to słowo. Przeczytajcie go jeszcze raz w domu. Przeczytajcie, jak bardzo ważne są członki z osobna w całym ciele Chrystusa. Przeczytajmy to jeszcze raz, że nie występuje ciało w oddzieleniu, ale w całości. Amen? I jeżeli coś w ciele Chrystusa szwankuje, to jest powód do tego, i ja to widzę, jest powód do tego, aby zacząć się o to modlić, aby to zostało uzdrowione. Amen? Jeżeli jest chwała, jeżeli ktoś raduje się, raduj się razem z Nim, ciesz się razem z Nim, dziękuj Bogu za to, co się dzieje. Amen? Halleluja. Tak się dzieje w ciele Chrystusa. Nie może być ciało osobno, nie może być noga osobno, nie może być ręka osobno, ciało jest w całości. Tego nie zmienisz. Możesz zmienić siebie i swoje nastawienie. I to chcemy, aby to Słowo Boże zrobiło. Jeżeli sobie myślimy, że kogoś nie potrzebuje, że kogoś, bez kogoś sobie damy rady, to nie jest prawda. Słuchajcie, wszyscy są potrzebni. Może być, zdarzy się tak, że ktoś podkłada ci nogę cały czas i potykasz się. Może to być taki wierzący brat, który ciągle ci tam gdzieś potrafi do rany dziubnąć. Pojednaj się, przebacz mu, to jest decyzja i zacznij się o niego modlić. Amen? Zacznij się o niego modlić, bo to jest ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. Pozwól, aby Bóg zajął się taką swoją sytuacją, swoim ciałem, a ty zacznij się modlić i zacznij szukać obecności Bożej. Zaufaj Mu całym sercem i poznawaj Go na tej drodze. Nie polegaj na własnym rozumie. Twój rozum ci podpowie, odwróć się plecami, nie potrzebujesz go, możesz iść. Pomimo, że to jest twój brat. Twój tak rozum mówi. Słuchajcie, ale zaufaj Bogu i nie polegaj na własnym rozumie. Poznawaj Boga na tej drodze. Powiedz, Boże, może Ty mnie chcesz przyszlifować, może chcesz Jego przyszlifować, a może obydwoje mamy być wyszlifowani. Nie wiem i nie chcę tego wiedzieć, ale chcę modlić się o mojego brata, o moją siostrę. Będę się o niego modlił, chcę prosić Ciebie, aby tak samo jak Ty mnie chcesz użyć przez Ducha Świętego, abyś tak samo mógł użyć Jego. Amen? Halleluja. Żebyśmy razem mogli być zbudowaniem do Kościoła. Na sam koniec chciałbym powiedzieć króciutkie świadectwo. Chciałem, żeby jakiś wtorek, kiedy tu mieliśmy gości, żeby to ten gość powiedział, taki Paweł, może nas będzie słuchał nawet Paweł. Był tutaj niedawno, w niedzielę byli tutaj goście wśród nas. Był Paweł, jego siostra, jego mama, z rodzinami byli. I słuchajcie, on mi powiedział po spotkaniu, po nabożeństwie takie ciekawe świadectwo. Chcę was zachęcić, teraz to mówię ku zachęcie. Mówi tak, kiedyś ze swoim szwagrem przyjechali tutaj do Ustronia, żeby pochodzić po górach. Wynajęli pokój, zakwaterowali się i poszli pochodzić po górach. I kiedy chodzili po tych górach, nie wiem ile tam dni chodzili po górach, pewnego piątku zeszli z tych gór po południu wieczorem i przyszli na kwaterę. I tutaj właśnie w sali była modlitwa mężczyzn w tym czasie. Kiedy przyszli z góry. Wiecie, tacy właśnie z góry przyszli. Tak jak przyszli, tak. No i patrzę się, jest modlitwa mężczyzn. Wejdziemy popatrzeć się, co się dzieje. I ten Paweł mówi tak. Mój szwagier był ze mną. On, Paweł taki bardziej zapalony. Szwagier był taki może bardziej zmęczony górami. Kiedy weszli na tą modlitwę,
to mężczyźni, którzy chodzą na modlitwy, to wiedzą, że mamy taki zwyczaj, jak ktoś przyjdzie pierwszy raz, to w szczególny sposób chcemy błogosławić, modlić się o niego. Często Bóg mówi słowo do kogo się tak pierwszy raz modlimy. I zrobiliśmy tak według zwyczaju. Tych dwóch braci, któryśmy pierwszy raz zobaczyli na oczy, ucieszyliśmy się, że ktoś przyszedł pierwszy raz, wezwaliśmy na środek, modliliśmy się o nich, błogosławiliśmy ich. Wiecie, nie znaliśmy w ogóle. Chyba tylko poznaliśmy imiona. Ja pamiętam, że tam chyba pytaliśmy się, jak mają na imię. I modliliśmy się o nich. Włożyliśmy na nich ręce, błogosławiliśmy, modliliśmy się o nich. Była modlitwa i to było fajnie. Potem żeśmy się modlili o prośby, nie pamiętam dalej. To było 2 lata temu, więc nie pytajcie się mnie, co się wtedy działo. Było dawno. I Paweł mówi tak, opowiada, co się stało wtedy. Mówi, kiedy modliliście się o nas, to pewnie nie wiecie o tym, ale szwagier jego szturchał do mnie łokciem, mówi, mój szwagier szturchał do mnie łokciem i szepnął mi na ucho i mówi, skąd oni wiedzą wszystko o moim życiu? Słuchajcie, podobno w modlitwie, nie wiem kto, ale podobno w modlitwie, w proroczy sposób ktoś w modlitwie mówił do niego, co się w jego życiu dzieje i co się ma stać. Dokładnie. Nie znając w ogóle osoby, nawet nie wiedzieliśmy skąd są, Bóg przez Ducha Świętego właśnie robił takie rzeczy. To się stało. I wtedy ci ludzie, kiedy stali, oni patrzyli, stali tak i słuchali. Myślę, że może by coś powiedzieli, ale byli trochę w szoku. Duch Święty to zrobił. Chcę podkreślić, Duch Święty to zrobił. Ja nie pamiętam tej sytuacji. Nawet, wiecie, ja nawet nie wyobrażam sobie, czy żeśmy mogli taki coś powiedzieć. To się stało przez Ducha Świętego. To On robi w Kościele. Używa jednego, drugiego, trzeciego, czwartego. Gdyby kogoś tam zabrakło, pewnie by to nie było wypowiedziane, ale były członki na właściwym miejscu. Amen. I ciało Chrystusa zostało oporządzone. I słuchajcie, i On mówi tak, to było coś niesamowitego. Bóg mówił przez was w modlitwie. I mówi tak właśnie z takiego powodu. Wzięliśmy się pierwszy raz, spotkaliśmy się z tym. I jego szwagier mówi tak, otworzyły się mu oczy i mówi, Paweł, to taki jest Bóg? On wszystko o nas wie i to przez innych ludzi chce nam usłużyć i tak to powiedzieć. Niesamowity jest. Bóg jest niesamowity. Słuchajcie, ci ludzie kochają Boga, idą za Nim na całość. Amen? To jest cudowne. To jest Jego chwała, to jest Jemu chwała. My nie wiemy o tym, jak nas Bóg użyje. Słuchajcie, kochane siostry, kochani bracia, nie wiesz, jak Ciebie Bóg dzisiaj chce użyć. Może przez krótką rozmowę, może przez zachętę, może przez coś naprawdę drobnego. Może komuś pobłogosławisz kogoś ciastem. Czymkolwiek może komuś coś pomożesz. Duch Święty w Tobie i we mnie. Ciało Chrystusa. Pozwólmy i poczujmy naszą gotowość. Powiedzmy, Boże, jestem gotowy. Wiecie, chcę też powiedzieć, że nie ma tutaj wyjątku. Ktoś może powiedzieć, ale to może do młodszych jest, to może do odważniejszych. Nie mów tak, nigdy tak nie mów. Nigdy nie mów tak, jak Gedeon mówi, Panie, ja? Zresztą możesz to mówić, ale kiedy gotowość jest w Twoim sercu, Bogu to nie przeszkadza. On nie popatrzył się na Gedeona i powiedział, no wymawia się, to go zostawię w spokoju, pójdę poszukać kogoś innego. Nie, on widział jego gotowość, on widział jego niemoc, słabość, jego żal, ale widział jego gotowość. Słuchajcie, Bóg patrzy głębiej. Kiedy pragnienie dzisiaj, teraz, podczas tego głoszenia budzi się w Twoim sercu, że chciałbyś, chciałabyś, ażeby Bóg Ciebie używał, żeby Bóg przez Ciebie mógł coś robić, zacznij się modlić. Powiedz, Panie, tam w komorze gdzieś, gdzie jesteś, gdzie nikt nie słyszy, gdzie nikt nie widzi, powiedz, Boże, tak, jestem. Chcę wyrazić moją gotowość. Jestem w ciele Chrystusa i chcę, aby ciało posługiwało sobie nawzajem, żeby ono było zdrowe. Słuchajcie, wtedy dopiero ciało zaczyna żyć. Amen? Kiedy wszystkie są gotowe, przychodzą do Boga, kiedy wszyscy razem przychodzimy do Boga i chcemy usługiwać sobie nawzajem. Amen? Halleluja. Nie wiem, czy przekazałem wszystko, co Duch Święty na moje serce kładzie, ale dzisiaj moją zachętą i moim słowem są takie dwie rzeczy. Żebyś nie myślał nigdy o sobie tak, jak myśli twoja głowa. Czyli po prostu za mało, za dużo, jakkolwiek inaczej. Czytaj Boże Słowo i mów to, co ono mówi. Amen. Jeżeli ono mówi, że On na mnie oczyścił, obmył krwią świętą swoją i jestem święty, czysty, doskonały, to powtórz to na głos. Niech też diabeł to usłyszy. Amen. On też często potrzebuje to usłyszeć. I niech Twoje uszy to usłyszą. Wiecie, ja często potrzebuję usłyszeć. Często czytam Słowo Boże na głos, bo moje uszy muszą to usłyszeć. Często czytam Słowo Boże i wracam z powrotem jeden werset. Mówię, naprawdę?
Słuchajcie, kiedy to w myślach sobie czytałem tam, to mi to nie, tak nie wpadło, ale kiedy czytam to na głos, to wiecie, tak jakbyś się ogłuszył. Gdzieś tam to zabrzmiało w uchu. I mówię, Boże, naprawdę? Czy naprawdę wszyscy? Tutaj jest tak napisane, że wszyscy, naprawdę wszyscy. Słuchajcie, tutaj nie jest napisane, że niektórzy z was, kiedy się zgromadzacie, niektórzy z was będą mieć taki i taki. Tu jest napisane wszyscy. Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie. Amen? Każdy z nas. O te dwie rzeczy was proszę. Nigdy nie mów, że to nie ja. Boże, to do kogoś innego, ale nie dla mnie. Od dzisiaj módl się tak, Boże, dziękuję Ci, że wybrałeś mnie, że jestem do tego przeznaczony. Dziękuję Ci, że jestem w tym zborze. Dziękuję Ci, że jestem członkiem tego zboru. Dziękuję Ci, może innej społeczności jesteś. Dziękuj za społeczność. Dziękuj za lokalny kościół. Dlatego, że w ostatnim czasie Bóg chce działać przez lokalne kościoły. Amen? Będzie działał. Błogosławmy pastorów, błogosławmy głoszących i starszych. Błogosławmy tych, którzy prowadzą. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że Bóg swoją prawicą podtrzymuje pasterzy. Amen? Takie słowo teraz mi przyszło przez Ducha Świętego, nie wiem, gdzie jest napisane, ale tak jest napisane, że On podtrzymuje pasterzy swoją prawicą. Dlatego nigdy nie mów źle, ani nie wiadomo jak na pasterza, ale błogosław go i módl się o niego, dlatego że w ostatecznym czasie Bóg przez lokalne kościoły chce wylać Ducha Świętego, chce przynieść ludziom ukojenie, chce przynieść ludziom zbawienie. Amen? Halleluja. Przyjmijmy to, że to właśnie w lokalnych kościołach, w ciele Chrystusa ma się manifestować ponadnaturalna moc. Amen? I chcę was zachęcić do tego, aby nigdy nie mówić o tym, że jesteśmy za mało wykształceni albo za niscy, albo już za stary jestem. Tego nigdy nie mów. Nigdy tego nie mów na głos. Powiedz, mam już tyle i tyle lat i jestem gotowy, żeby zdobywać góry. Kaleb tak mówił. Amen? 80 lat, słuchajcie, on mówi, idę w góry. Kto idzie ze mną? Zawsze możesz powiedzieć, gotowość jest moja przed Bogiem. Halleluja. I chcę jej to wyrazić. Powiedz, Boże, nie jestem w stanie. Nie umiem, nie potrafię, ale jestem gotowy. Halleluja. Stań w gotowości przed Bogiem. W komorze powiedz Mu, zmień moje życie. Halleluja. Chcę wam powiedzieć, że kiedy modlimy się, kiedy przychodzimy do Boga i mówimy Mu tam właśnie, kiedy nikt nie słyszy, Boże, chcę iść tą drogą, chcę Ciebie poznać na tej drodze. Chcę Ciebie poznać na nowej drodze. To Bóg zacznie robić zmiany w Twoim życiu. Wiem, o czym mówię, doświadczyłem. To jest odważna modlitwa, ale kiedy pragniesz, nie bój się. Kiedy tego pragniesz, kiedy pragniesz życia z Bogiem, kiedy chcesz, żeby Ciebie prowadził każdy dzień coś fascynującego. Słuchajcie, z Duchem Świętym jest niesamowicie. Nigdy budzę się rano i nie wiem, co będzie dzisiaj. Halleluja. Nie jestem w stanie przewidzieć, co On przygotuje, ale chcę się poddać Jemu, chcę Mu zaufać całkowicie i wiem, że zawsze dobrą drogą mnie poprowadzi. To nie musi być łatwe, to nie musi być też przyjemne, ale zawsze dobrą drogą mnie poprowadzi. Amen. Ale wiele rzeczy, powiem wam, jest tak niesamowite, fascynujące w życiu, że nie zamieniłby tego za nic innego. Halleluja. I zawsze chcę przyjąć tę gotowość. Zawsze chcę, kiedy idę, zwłaszcza do zgromadzenia, chcę powiedzieć, Boże, gdybyś dzisiaj miał jakiś plan, gdybyś dzisiaj chciał mnie użyć. Tak przypadkiem czasem mówię, gdyby ktoś wyszedł do modlitwy i chciał, prosił o uzdrowienie, to jestem gotowy. Słuchajcie, bądźmy wszyscy tak gotowi. Amen. Jesteście ze mną? Chcielibyśmy być gotowi, bo słuchajcie, może ja się modliłem 10 tysięcy razy o kogoś chorego, wkładałem ręce i może nie był uzdrowiony, ale ty siedząc 10 lat w ławce, w ostatniej ławce, przyjdziesz, położysz ręce i nie powiesz ani jednego słowa i zostanie uzdrowiony, bo Bóg właśnie ciebie wyposażył tym darem. A jak się do tego przekonasz? Jeżeli nie zaczniesz działać? Amen? Dlatego słuchajcie, na naszych modlitwach będziemy się modlić jedni o drugich. Przychodźmy przed Boże oblicze. Chciejmy przyjść i powiedzieć, Boże, skoro chcesz mnie użyć, jestem Twoim ciałem, jestem częścią Twojego ciała, to czemu nie? Amen? Halleluja. To jest ta jedna rzecz. I druga rzecz, ciało Chrystusa. Słuchajcie, módlmy się, błogosławmy i nigdy, ja wiem, że to nie robimy tego, ale nigdy nie wypowiadajmy złych słów na temat brata, siostry, ale błogosławmy. Gdybyś nawet słyszał coś złego, błogosław, modlij się, koryguj, powiedz, to jest dziecko Boże i nie mogę nic powiedzieć na niego. Amen? Nie chcę nic powiedzieć na niego. Chciejmy jedni drugich błogosławić. Amen? Słuchajcie, na sam koniec powiem. Zawsze miałem jedną taką bojaźń w sercu. Zawsze miałem, i to są dwie rzeczy, o które zawsze modlę się i mam bojaźń w sercu, kiedy sobie pomyślę. Ciało Chrystusa.
Kościół, ciało Chrystusa, żeby nie wypowiadać słów pochopnie. Na ciało Chrystusa, na Kościół, to są dzieci Boże, na ciało Chrystusa, gdyż to jest Chrystus. Amen? Nie możemy tego oddzielić, że On jest głową, a ja teraz będę mówił na ciało. Słuchajcie, tego nie da się oddzielić. To jest ciało Chrystusa. Popatrzcie się na to. Amen? Halleluja. Święte. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, narodzinę. Narodzinę. Dlatego, że to jest Boże postanowienie. Amen? Słowo Boże nam mówi nawet też w liście do Koryntian, że jeżeli ktoś niszczy ciało, i to chodzi o Kościół, jeżeli ktoś niszczy ciało, jeżeli ktoś wyrządza krzywdę ciału Chrystusa, czyli Kościołowi Bożemu, tego zniszczy Bóg. Tak jest napisane. Słuchajcie, ja tego nie wymyśliłem i nie... Tak jest napisane w Słowie Bożym. I to jest powiedziane o ciele Chrystusa, jako Kościele. Dlatego miejmy przed oczami, że my jako dzieci Boże jesteśmy ciałem Chrystusa, aby błogosławić, aby wykonywać Jego wolę, aby robić to, co Chrystus robił na ziemi. Amen? A On robił niesamowite rzeczy. Błogosławił, wkładał ręce, uzdrawiał, nauczał, przytulał i nie potępiał. Amen? My jesteśmy Chrystusem na ziemi, ciałem Chrystusa. Halleluja. Chcę was zachęcić do tego, żebyśmy byli w gotowości, żebyśmy byli świadomi tego i żebyśmy zawsze byli przed Panem w stanie stanąć, powiedzieć: Panie, chcę, użyj mnie. Halleluja. Amen. Chcielibyśmy na chwileczkę skłonić głowę i już kończymy. Panie, dziękujemy Tobie za to słowo. Dziękujemy Ci, że mówisz do nas, że mówisz do mnie. Halleluja. Dziękuję Ci za ciało Chrystusa. Panie, dziękuję Ci za Kościół. Dziękuję Ci za lokalny Kościół, za zbór, Panie. Dziękuję Ci za ten Kościół w tym miejscu. Dziękuję Ci, Panie, że Ty przez niego zamanifestujesz się w tym mieście i w tej okolicy, Panie. I nie tylko w tym mieście. Dziękuję Ci, że Ty, Panie, przez Kościół chcesz... Przez różnorodność, przez bogactwo Twojej chwały, przez Ducha Świętego chcesz, Panie, objawić, zamanifestować moc Bożą w tej okolicy, w tym mieście, w tym kościele. Dziękuję Ci za pastora, dziękuję Ci, Panie, za każdego brata i każdą siostrę w tym zborze, w imieniu Jezusa Chrystusa. I dziękuję Ci za to, że Ty, Panie, przygotowujesz rzeczy, które nawet nie potrafimy sobie wyobrazić, ale chcemy być razem z Tobą. Chcemy być z Tobą, Panie, i zaczynamy od tego, aby nasze serca były gotowe, aby nasze życie było gotowe w imieniu Jezusa Chrystusa, posługiwać sobie nawzajem w imieniu Twoim. Chwała Tobie. Amen.